tvpodkarpacie.pl. Wkład pociągu do Kobańczy na godzinę 7.00 podstawie się na ten trzeci przy peronie drugim. Przywrócenie znaczenia kolei, tej sprzed lat, jest celem prowadzących akcję kochamkolej.pl. O rozwiniętej komunikacji, zarówno tej drogowej, jak i kolejowej, mówiono podczas spotkania z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim. My ogłosiliśmy już nie raz, że nasz program to jest budowa i połączeń drogowych, i połączeń kolejowych północ-południe. I nie tylko Via Carpatia S19, nie tylko. Kolejowe połączenia Łupków. Pan Zuba tutaj w tej sprawie nieraz występuje, proszę Państwa. Odbudowa połączeń z południem. Proszę Państwa, nie tylko ze Słowacją, ale z Węgrami, dalej na południe. Jak chodzi o Małopolskę, to proszę Państwa, albo przez Chyżny, albo przez Bielsko-Białą przyspieszenie budowy ekspresowej drogi do Budapesztu i dalej do Adriatyku. Jak doskonale wiemy, reaktywowano połączenie kolejowe pomiędzy Jasłem a Komańczą. To efekt m.in. pracy sympatyków akcji kochamkolej.pl. Na razie można liczyć na jeden sobotni i niedzielny kurs w miesiącu sierpniu i wrześniu. Wznowienie połączeń było możliwe dzięki pozytywnej decyzji zarządu województwa podkarpackiego, który na czele z marszałkiem Władysławem Ortylem patronuje akcji kochamkolej.pl. Akcja kochamkolej.pl, dążąca do rozwoju kolei, przywrócenia znaczenia takiego jak 100 lat temu miała w tych naszych stronach podkarpackich, jest najlepsza. Ja w pełni ją popieram. Sukces akcji kochamkolej.pl, której jednym z głównych liderów jest radny powiatowy Jerzy Zuba, w naturalny sposób rodzi pytanie o reaktywowanie połączenia w kierunku Ukrainy i remontu linii kolejowej Krościenko-Przemyśl przebiegającej przez jej teren. Coraz liczniejsze są głosy, że realizacja tej inwestycji byłaby pozytywnym sygnałem wobec proeuropejskich dążeń Ukrainy. Ponadto poprawiłaby ona komunikację w naszym regionie. Ten pomysł, żeby powrócić do jeszcze w latach 70. i 60. działającej kolei Przemyśl-Malchowice, Krościenko, prawda, Zagórz, jest jak najlepszym pomysłem. Bez wątpienia on wymaga dużych środków i nakładów finansowych, ale uważam, że powinniśmy popierać w pełni tą propozycję. Połączenia na Ukrainie, bez względu na to, jaka jest w tej chwili sytuacja na Ukrainie, no to jest, to oznacza odpowiedzialność polityczną i społeczną za także i naszą część. My nie możemy, żadna z osób publicznych nie może zgodzić się na to, żebyśmy mieli na naszej wschodniej granicy mur. tvpodkarpacie.pl